I dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Miłosz Motyka, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego, chyba najbardziej molestowany człowiek w ostatnim czasie w polskiej polityce, albo przynajmniej jeden z bardziej molestowanych przez obecną władzę, prawda? Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Verbalnie tak, choć te umizgi i zaloty e, na nic się zdają. No właśnie, to ile razy pan musiał już dementować informacje o rozmowach koalicyjnych? Tak naprawdę, panie redaktorze, to ja je dementuję od lat. Od czterech lat jestem rzecznikiem polskiego Stronnictwa Lodowego. Mieliśmy takie momenty w trakcie ostatniej kadencji, gdy PiS chciał wtedy postraszyć Zbigniewa Ziobra i mówił, że ma taki straszak w postaci koalicji z psl -em. To się oczywiście. Nie mogło udać, bo my zawsze mówiliśmy, że jesteśmy formacją, która stoi po stronie wartości, a nie bezprawia, więc nie wejdziemy w żadną współpracę z pisem. I tak jest też teraz. Pisowi po prostu brakuje posłów do większości. No to są tysiące razy, jeśli chodzi o te ostatnie dni, ostatnie tygodnie, ale mam nadzieję, że już w najbliższych dniach, gdy Mateusz Morawiecki wiadomym skutkiem zakończy swoją misję, to. Jednoznacznie powstanie rząd partii demokratycznych na czele z Donaldem Tuskiem i te bajki pomiędzy, chodzące pomiędzy posłami PiSu już się skończą. Ale mamy też takie informacje. Nie ukrywam, że częściowo od ludzi związanych z PSL-em, że politycy Prawa i Sprawiedliwości szukają, przynajmniej część z nich, no wiadomo, że nie wszyscy, możliwości współpracy nawet daleko posuniętej współpracy z obecną większością sejmową. No i pytanie jest takie, czy PSL widzi możliwość przyjęcia swoje szeregi lub nawiązania bliskiej współpracy z kołem poselskim, z posłami związanymi z Janem Krzysztofem Ardanowskim, gdyby on i jego sojusznicy zdecydowali się wyjść poza takie deklaracje kuluarowe i opuścić klub PSL-u, PIS-u, przepraszam. Przez lata posłowie, o których się właśnie teraz mówi, że mogą opuścić prawo i sprawiedliwość, wspólnie właśnie z partią Jarosława Kaczyńskiego, będąc w niej, nie oponowali przeciwko niszczeniu ludzi, w wielu przypadkach niszczeniu ludzi, nie oponowali przeciwko najgorszym zmianom, może poza pewnymi merytorycznymi przykładami ustaw, ale naprawdę, żeby poseł wyszedł z spisu, to jedno, PiS musi wyjść z takiego posła. Więc myślę, że na sali Sejmowej w, ostatnim, w ostatnich dniach poznaliśmy, jak naprawdę posłowie PiSu myślą. Głosowali przeciwko, jako pierwsi wicemarszałkom, przedstawionym przez partie jeszcze opozycyjne. Więc ja nie widzę na ten moment nikogo po stronie Posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy byliby w stanie przejść na stronę demokratyczną, a na pewno nikogo do klubu polskiego stronnictwa ludowego. Myślę, panie redaktorze, że bardziej samorządowcy i bardziej po wyborach samorządowych, gdy PiS faktycznie już będzie formacją na totalnym rozjeździe, nie tylko w, w, w Polsce, tutaj w, w zakresie administracji centralnej, ale też w niektórych samorządach, tych odejść będzie więcej. Natomiast, jeśli naprawdę ktoś miałby odejść z listu, to należałoby go dokładnie zweryfikować. Czyli to te takie nadzieje jakby dosyć sporej grupy polityków, bo ja powiem z osobistych kontaktów wiem, że była grupa siedmiu ludzi na jesieni 2020 roku, która bardzo zabiegała o skonstruowanie rządu technicznego i odsunięcie Mateusza Morawieckiego, rządów PiSu, wcześniejsze wybory. To dziś może się wydaje już taka archeologia. Natomiast to była bardzo taka zdecydowana grupa. Rozumiem, że ci ludzie, pana zdaniem, to tutaj powiem, że jestem zaskoczony, nie mają prostej drogi do opozycji, muszą gdzieś pójść do jakiegoś czyśćca i udowodnić swoje intencje. Nie no, panie redaktorze, ci ludzie później głosowali za wszystkimi projektami PiSu i ci ludzie również wystartowali w części z listy Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich wyborach, więc nie ma prostej drogi, myślę, że do partii opozycyjnych należałoby przeanalizować działalność takich posłów, no bo oni też różnie się zachowywali, ale prostej drogi nie ma i myślę, że Oczekują tego nasi wyborcy, którzy głosowali na konkretne nazwiska. Myślę, że tego wymaga po prostu polska zwykła przyzwoitość. Jakie ruchy planuje podjąć PSL w zakresie pomocy rolnikom dotkniętym rządami PiS-u? Co dalej no. z tymi rzeczami, które właśnie za zaczął. No. Dobrze, że pan o to pyta, bo przez lata słyszeliśmy, że to PiS jest partią, która pomaga polskim rolnikom, a jak się okazało. To sami rolnicy na ulicy wyrazili zdanie na ten temat. Natomiast w umowie koalicyjnej pomiędzy partiami większościowymi, my zapisaliśmy bardzo dużo konkretów, o których zaraz powiem, dotyczących rolnictwa. W umowie koalicyjnej PIS-u nie było ani słowa o rolnictwie, więc to pokazuje różnicę między nami a PIS-em. Różnica też konkretna, która wynika z naszych zapisów umowy, jest taka, że my Realnie postulujemy wybudowanie portu zbożowego i postawienie na tranzyt, realny tranzyt ukraińskiego zboża z Polski i przez Polskę, tak aby ono nie zalegało w polskich magazynach po następnych żniwach. Uważamy, że należy zatrzymać też te zapędy komisarza Wojciechowskiego, szkodliwe, bo to on, a nie cała Bruksela, dąży do ograniczenia produkcji rolnej, a uważamy, że Europa powinna być bezpieczna. Żywnościowo. To jest też podniesienie standardów produkcji, chowu zwierząt, dobrostanu zwierząt, bo polskie rolnictwo bardzo mocno się zidentyfikowało w ciągu ostatnich lat i przeszło dużą drog długą drogę i dużo zrobiło na tej drodze, aby produkować żywność najwyższej jakości. Więc myślę, że utrzymanie tych standardów jakości i większe środki na modernizację gospodarstw, wyższa profesjonalizacja rolnictwa, plus. Zmiana w regionalnych programach operacyjnych, tak aby one były faktycznie regionalnymi programami operacyjnymi. I de facto, panie redaktorze, realizacja postulatów samych rolników, z którymi przychodzą, jak usprawnienie płatności w agencjach, szybsze terminy. Dzisiaj rolnicy mają z tym ogromny problem, bo w wielu, niestety, aspektach te agendy są kompletnie niewydolne, rolnicy o tym mówią, więc jak widać tutaj cyfryzacja pana Cieszyńskiego jeszcze nie do końca dotarła. A w jaki sposób, bo to, to trochę szokująca informacja, w jaki sposób i dlaczego komisarz e, polityk PiS Janusz Wojciechowski dąży do m, ograniczenia tej produkcji? Panie, panie redaktorze, no, posłowie, politycy, działacze PiSu w ich mediach e, przez miesiące i lata postponowali komisarza Timmermans, tego, który cokolwiek tutaj w zakresie, E, ograniczenia produkcji rolnej e, produkuje stosowania pestycydów, czy wyłączania z gruntów, bo o to chodzi: wyłączania z produkcji e, części gruntów rolnych e, na terenie Europy. Okazało się, że jest to pomysł pana komisarza Wojciechowskiego, który e, z, wielokrotnie się na ten temat wypowiadał, że jego zdaniem e, część tych gleb powinna zostać wyłączonych z produkcji, bo niby są nieefektywne. Zapomniał tylko, że jest to uderzenie w polskie rolnictwo, właśnie. Które wysoko zintensyfikowane na takich glebach produkuje. No ale jest to człowiek, który się kompletnie na polskim rolnictwie nie zna, więc się nie można mu dziwić. A jego postulaty i jego pomysły nie zyskują poparcia nawet w części grupy europejskich konserwatystów i reformatorów, która go de facto na to stanowisko wybrała. Więc to pokazuje, w jakim kierunku pan komisarz Wojciechowski idzie. A czy PSL zgodzi się zgodziłoby się na kandydaturę Michała Kodzi na wiceministra rolnictwa i czy w ogóle widzi jego jakąś rolę w przeszłym rządzie Ja myślę panie redaktorze że dobrą praktyką by było gdybyśmy sobie wzajemnie nie struktur struktury i meblowali tego kogo dedykujemy do konkretnych resortów albo do konkretnych obszarów odpowiedzialności więc absolutnie nic nie można tutaj Komukolwiek zarzucić z jakiejkolwiek partii opozycyjnej. Zwłaszcza jeśli jest to ktoś, kto się realnie na rolnictwie zna, Michał Kowalczyk się na tym rolnictwie znamy, się znamy z Michałem Kowalczykiem lata. Przez długi czas wspólnie protestowaliśmy przeciwko absurdalnym propozycjom Prawa i Sprawiedliwości. Więc byłaby to dobra, oczywiście, kandydatura na wiceministra rolnictwa. Czy tutaj, czy w Sejmie bardziej będzie się chciał realizować pan Kołodziejczak, to tylko dobrze I, i, i myślę, że on już poznał możliwości współpracy z Polskim środowiskiem, Solidarność z wszystkimi partiami i wie, że to daje efekt. E, mam takie pytanie w świetle chociażby tego takiego łagodniejszego stosunku Marka Sawickiego do pani Elżbiety Witek. E, czy PSL będzie głosować za uchyleniem immunitetom polityków PiS, które będzie, będą wnioski do prokuratury? Bo tego naprawdę z takiego. Do, chociażby właśnie sama pani Elżbieta Witek za słynną reasumpcję. To jest taka dosyć zero-jedynkowa sprawa nagrana na kamerę. Czy Marek Sawicki stwierdził tylko, że na ten moment nie ma wniosku do prokuratury. Natomiast gdy takie wnioski się one, pojawią. One były ja deklaruję umożone były oczywiście umorzone przez prokuratora Zbigniewa. Nie, no jasne. W sensie nie było wniosku o uchylenie immunitetu dla pani Witek. O to chodzi. Wiadomo, że y, być nie mogło, ponieważ partyjna prokuratura takiego wniosku nie złożyła. Natomiast y, teraz będzie. No właśnie. Już no niezależna prokuratura. No i przecież nikt nie będzie bronił właśnie pana Cieszyńskiego, pana Mejzy, y, innych, y, Ziobry, Stasina, Morawieckiego za wybory kopertowe. Myśl, myślę, że tam jest długa lista. O no właśnie, bardzo długa i pytanie, czy będzie długa, będzie dyscyplina, czy będzie zostawienie tego. takie zapisy dotyczące dyscypliny, de facto, zapisaliśmy w umowie koalicyjnej, bo my się zobligowaliśmy do realizacji programu, a z programu wynika, że będziemy rozliczać polityków wpisu za łamanie prawa, więc to wynika wprost z zapisów w umowy koalicyjnej i będziemy się tego trzymać. Myślę, że Niektórym nawet posłom PiSu może zadrżeć ręka, gdy będą bronili swoich i część z nich jest w stanie zagłosować za uchyleniem immunitetu takim osobom jak pan Mejza chociażby, który żerował na małych dzieciach. No właśnie, ale to sprawa przestępstw dotyczy nie tylko polityków, którzy mają dziś immunitety. Mowa jest tu, że także można nawet trudno używać słowa dziennikarzy. Mówimy o ludziach, którzy zaangażowali się w aparat propagandy. Odpowiedzialności karnej, to się mówi funkcjonariuszy medialnych, czyli ludzi, którzy pracowali w TVP, bo to trudno, naprawdę przy naprawdę dużej dozie tolerancji dla partyjnych mediów, trudno nazwać to dziennikarstwem, co było robione w TVP, ale tam były też dochodziły do ewidentnych przestępstw publikacji, na przykład wykradzionych Pegasusem materiałów. Tak. Z... Tak. Z pana z tego... Znaczy tam była krótka linia nawet pomiędzy, podejrzewam, częścią pracowników służb specjalnych, a pracownikami tych mediów, więc nas nie dziwiło, że niektóre informacje są publikowane od razu na TVP Info, na portalu właśnie, albo podawane przez pracowników na antenie, bezpośrednio informacji pochodzących z śledztw, więc... No czy będzie, czy, no. będzie, czy będzie też rozliczenie funkcji, bo, to, bo zaraz podejmę jeszcze o drugim aspekcie. Czy będzie rozliczenie, czy będzie wola, żeby rozliczyć funkcjonariuszy medialnych? Tak, mowa nienawiści będzie rozliczana. My nawet takie zapisy dotyczące szerzenia mowy nienawiści zapisaliśmy też w umowę koalicyjną. I ci, którzy szerzyli nienawiść za publiczne pieniądze, będą weryfikowani. Czy to jest, panie redaktorze? Narażanie na szpangę, de facto wydając środki publiczne na propagandę budżetów i środków publicznych. Taki zapis też mamy. Jeżeli ktoś wydaje środki publiczne niezgodnie z ich przeznaczeniem, to powinien za to odpowiedzieć. Czy to jest po prostu szerzenie nienawiści? Czy to jest po prostu szerzenie informacji poufnych i tajnych, to taka weryfikacja będzie? Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ale nad tym już będą pracowali prawnicy. No właśnie, bo oprócz mediów, tak zwanych publicznych, mieliśmy też transfery gigantyczne. Były dwie polityki, które były realizowane przez władze PiS. Pierwsza to oczywiście była ta polityka dotowania znaczy ogromnymi pieniędzmi, miliardami złotych, telewizji publicznej, przypomnę, 2,7 miliarda rocznie, więcej niż wydajemy na leczenie nowotworów. Z drugiej strony były potężny strumień pieniądza do tzw. mediów pisowskich, Tomasza Sakiewicza, Michała Michał Braci-Karnowskich, to tak naprawdę powiązanych z Grzegorzem Biereckim, e, tworów takich jak Tygodnik do Rzeczy czy Telewizja Republika, ale mieliśmy również dwojaką... E, politykę względem mediów prywatnych, tak zwanych wolnych mediów, z których na przykład takim przykładem jest 300 milionów rocznie dla Polsatu i z drugiej strony brak jakichkolwiek na przykład reklam dla TVN-u. Potem spółki jakieś tam były, potem się pojawiły, ale to były, do rząd wielkości został zachowany, tam po prostu była jakaś tam drastyczna proporcja. To samo było widoczne. Zero dla e, tych reklam, dla, dla tytułów typu grupy. Uh -huh. Polityki newswika, z drugiej strony podkarmianie wydawcy Rzeczpospolitej, dziennika Gazety Prawdy, i Pulsu biznesu. I teraz pytanie takie, czy będzie wola, żeby zrobić białą księgę i pokazać chociażby teraz o RMFFM, tu z kolei wydawca niemiecki. To jest też taka zabawna historia, że politycy PiS i to na wysokich szczeblach lubią podkreślać Kapitał rzekomo niemiecki, mówię rzekomo dlatego, że Onet wcale nie jest już dziś kapitałem niemieckim. Tak, to prawda. Bardziej, bardziej jest kapitałem amerykańskim, jest ale to oni to. mówią tam der Onet, chociaż Niemcy są już tutaj mniejszościowym partnerem. Ale nie przeszkadza im ten kapitał niemiecki w RMF FM, które ewidentnie stało się beneficjentem takiego potężnego strumienia reklam. I co najważniejsze, no, mamy powiązania osobowe dziennikarzy RMFFM, no, które wiemy na przykład o małżonce szefa informacji Marka Balawajdera, która robi karierę w grupie Orlen, ale oprócz tego jeszcze w spółkach z kabu państwa dostaje rady nadzorcze. Wiemy o bracie Roberta Mazurka, który też pełni funkcję, to nawet osobiście wymienił go. Jacek Sasin, jako osoba, która dostała prezesurę spółki niezgodną z kwalifikacjami, kiedy się Robert Mazurek próbował realizować na jego, można powiedzieć, poletku, wytykając mu nepotyzm rzekomy, faktyczny, czyli zatrudnianie stryja Andrzeja Dudy w PKP. Uh -huh. I teraz pytanie, co. To znaczy... Będzie wola, żeby, żeby pokazać. No bo tu, nie, tu mówimy o takich o rzeczach, żeby ludzie dostali informacje, kto miał jakie powiązania i dlaczego w taki, ani nie inny sposób pokazywał rzeczywistość. Tak, znaczy, w sytuacjach, gdy będzie to skutkowało złamaniem prawa, to zaraz do tego dojdę, że jest to możliwe, to oczywiście takie powiązania będą. Natomiast, panie redaktorze, to, o czym pan powiedział, czyli przede wszystkim zakres. Wydawania pieniędzy naszych podatników na kompletnie e, pisowskie propagandowe gazety bez żadnego e, pokrycia nakładowego, to jest narażanie na szwank według mnie, e, środków publicznych, e, i to jest działanie niegospodarne. To jest wprost łamanie przepisu dotyczące e, niegospodarności. E, naprawdę można mieć dużo sympatii. Dużo nawet dobrej woli, ale mówienie o tym, że Gazeta Polska jest jakimkolwiek medium, albo że tam pracują dziennikarze, albo że ktoś to czyta w takiej skali, w jakiej szły tam środki, no to to już jest przegięcie. Więc celowo utrzymywano takie tytuły, jak pan redaktor wymienił, jak właśnie Gazeta Polska ze środków spółek Skarbu Państwa, instytucji podległych. Ministerstwom celowo je dotowano, żeby je utrzymać przy życiu, a żeby te tytuły i ci, którzy zasiadają w ramach tych mediów w cudzysłowie, mogli się po prostu bezkarnie nażreć. Więc to było po prostu według mnie niegospodarne działanie, wbrew interesowi publicznemu, wbrew interesowi spółek w wielu przypadkach. I to de facto łamało przepisy o. Niegospodarności, wypełniając je de facto w pełnym zakresie. Jeżeli ktoś podejmuje decyzję o tym, żeby wydawać tyle milionów złotych na kompletnie nieczytane przez nikogo tytuliki i z premedytacją, to powinien wiedzieć, że nie wydaje swoich ze swojego portfela, tylko wydaje pieniądze Polaków, co do których wydawania zobligował się że będzie w sposób rentowny. No Mówimy o mówimy o spółkach skarbu państwa, to jednak wymaga jakiegoś sygnału, bo to też jest dwojaki, bo jedno z jednej strony, ci, którzy dają te pieniądze, to jest i raz, ale ci, którzy biorą te pieniądze, to jest opinia między innymi wieloletniego współpracownika CBA, który mówi, że to jest pranie pieniędzy w ogóle no, to... na szwajgierta. No bo jeżeli bierzesz pieniądze na co do których wiadomo, że to w żaden sposób nie pokrywa się z wartością towaru, który, który oferujesz. To jest to również biorca. Biorca popełnia tutaj przestępstwo. Nie tylko ten, co działa na szkodę, ale również ten, który. No, panie redaktorze, przecież wszyscy pamiętamy, mam nadzieję jeszcze, ale ja na pewno, ten portal do, w zakresie puszczy. lasów, puszczy. No, to, że przez kilka godzin. Transmisje, które oglądały dwie, trzy osoby i wydano na to dziesiątki milionów złotych. To jest najlepszy przykład niegospodarności. Ktoś po prostu za to musi odpowiedzieć. Bo my się też z ludźmi spotkanymi w kampanii wyborczej i tymi, którzy na nas zagłosowali wyborcami, umówiliśmy, że takich praktyk nie będzie i one będą rozliczane. Więc i tego nie wymaga jakaś zemsta, tego nie wymaga jakaś złość, to wymaga po prostu ludzka przyzwoitość i litera prawa. Jeżeli ktoś w taki sposób wydaje pieniądze, no to to jest po prostu niegospodarność, to jest marnotrawienie pieniędzy publicznych, tak? I za to będą ci posłowie, w mojej ocenie, mogli odpowiadać. I Ale... tym się powinna zająć prokuratura. Tylko wie pan, to też jest tak, bo prokuratura będzie wtedy prokuraturą niezależną, działającą na zasadach i literach prawa, więc trudno mi jako politykowi dzisiaj wyrokować o działaniach niezależnej prokuratury. Choć oczywiście, no. Wszystkie według mnie znaki na niebie i ziemi wskazywałyby i wskazują, bo co do tego jest opinia publiczna zgodna, że takie przykłady powinny być ścigane. I to nie z zawiadomienia, które się na pewno pojawią, ale nawet z urzędu. No właśnie, ale mamy jeszcze tutaj oprócz tej, tej części takiej działania na szkodę, mamy taką właśnie taką soft power państwa właśnie realizowaną poprzez zatrudnianie krewnych i znajomych. Ja wiem, że tutaj jest śliski temat, no bo to wymaga decyzji politycznej, żeby powołać kogoś do spraw zbadania tych, tej polityki kadrowej, że nagle się okazuje... No bo to są tysiące nazwisk, no, chociaż panie redaktorze te nazwiska są, są jawne. My takie listy przygotowywaliśmy i wiele mediów, które się tym zajmowały również. Wielu polityków są kompletnie nie kryje, że de facto realizowana była tam polityka partyjna. Ale są też poza tym, co oni robili dotychczas, czyli dawali stołki swoim, wysokie aparaty, i tak dalej. To oni to robią nawet po wyborach. To już jest, panie redaktorze. Myślę, że na to też byłyby zapisy prawa, które wskazywałoby, że tworzenie takiej karuzeli do wprowadzania pieniędzy de facto i po to tylko wsadzanie tam swoich, by mogli pozyskiwać odprawy, jest po prostu narażeniem na szwank. Kolejny raz, spółki, na straty finansowe, bo jeżeli ktoś 20 października trafia do spółki Orlen Upstream, której w Radzie Nadzorczej jest burmistrz Myślenic, a tym, kto tam trafia do zarządu, jest podległy mu szef spółki w Myślenicach, a szefem Orlenu jest ich kolega Daniel Obajtek, a szefową tej spółki córki jest Sylwia Kobyłkiewicz, która też tych panów zna i trafiła do niej za e, zgodą i pełnym przyzwoleniem Daniela Obajtka, e, to przecież e, naprawdę, bądźmy poważni, wszyscy wiemy po co tam trafił, e, na ile tam trafił, bo przecież na chwilę, e, za pomocą jakich mechanizmów tam trafił, to jest e, czyste kumoterstwo i polityczna e, nominacja. I to się wszystko dzieje już po wyborach, i to jest najlepsza kwintesencja de facto działania PiSu w polityce. No właśnie, bo to są takie rzeczy, to widzę, że panu nie umknęło, bo to nie tylko tak, że oni obsadzają rzeczy gdzieś wolne, oni kreują jakieś nowe stanowiska, nowe departamenty, mamy taką wiedzę, podają się do dymisji, to też jest bardzo ciekawy taki wątek, że prezesi spółek, dyrektorzy składają rezygnację po to, żeby oni zaczęli otrzymywać odprawy i zakazy konkurencji i żeby na ich miejsce jeszcze obecna władza mogła wybrać kolejne. I do tego, panie redaktorze, dochodzi jeszcze jeden aspekt, o którym się teraz mało mówi, ale należy, należy będzie to przeanalizować. Będzie należało to przeanalizować. Takie próby zmiany umów, jak z powołania na umowę o pracę, tak aby jeszcze wzmocnić um, ich pozycję um, na rynku um, i w instytucji, tak aby trudniej było ich um, ewentualnie zwolnić, tak aby trudniej było wobec nich um, jednoznacznie Wyciągnąć konsekwencje, i tak, aby zagwarantować sobie wyższe odprawy. Więc ta zasada jest prosta i de facto realizowana we wszystkich instytucjach. To są nie tylko spółki Skarbu Państwa, instytucje ministerialne i podległe ministerstwo, są też agendy rządowe, agencje, bo takie sygnały do nas płyną z agencji właśnie. Czyli rozumiem, że tu widzę po pańskiej wypowiedzi, że śledzicie ten proces, bo wydaje mi się to oczywiście jest takie. Tego, czy jest świadomość tego, że to jest proces, który jest realizowany no, w setkach podmiotów zależnych? Tu mówimy o jakich... Nie, panie redaktorze, w tysiącach. W e, ale my to przeanalizowaliśmy do, do, do dokładnie. Gdy w 2015 roku oddawaliśmy władzę, to. Mm, to było kilkaset, bodajże 700 spółek podległych instytucji, spółek podległych kancelarii, prezesa, rady, wszystkich wszystkim instytucjom rządowym. Teraz takich spółek, córek, spółeczek, instytutów, przeróżnych fundacji, de facto zależnych od ministerstw jest ponad 2000. Oni natworzyli celowo bardzo dużo instytucji, tylko po to, żeby wyprowadzać do nich pieniądze. I tu też nie trzeba mieć dużo złej woli. Wystarczy przepis prawa o dublowaniu kompetencji, o de facto wyprowadzaniu środków poprzez niewłaściwe i niegospodarne działania w instytucjach publicznych, żeby to zweryfikować. Po co jest Instytut Demografii, jeśli mamy departament w Ministerstwie Rodziny, który się tym zajmuje? No przecież po to, żeby ktoś w Instytucie Demografii mógł zarobić. No, e, e, jakie później efekty pracy tego Instytutu są takie, że mamy najniższą dzietność od y, II wojny światowej? No to, jest... no, no to albo będziemy weryfikowali faktycznie y, ich działania i roboty, albo się, y, no, przepraszam, ten PiS do władzy, do władzy powróci. I się wszyscy przejdziemy jak na skórce od banana na tym, że y, nie zrealizujemy y, podstawowych y, obietnic, jakie nam Polacy... Wskazali, byśmy zrealizowali, czyli po prostu rozliczenia tej bezkarnej próby skoku na kasę i, i budowania de facto oligarchii pisowskiej, no bo przecież po to oni tam wchodzili, żeby się móc nachapać i żeby de facto zbudować wielkie finansowe elity, którymi tak podobno dadzą. To może mi pan jeszcze na koniec e, e, powie o. Bo mowa była o powołaniu komisji śledczych. Ja już słyszałem w kuluarach: To znaczy, że będą dwie komisje, przynajmniej śledcze, zajmujące się, nie wiem, może mnie pan sprostować jedna miała się zajmować inwigilacją szeroko pojętą, bo bardzo szeroko stosowaną przez władze PIS. Niemalże instytucjonalną inwigilacją, która była nie tylko na użytek służb, ale przede wszystkim na użytek partii. To podejrzewam, że będzie jeden z szokujących wniosków do takich prac, jeżeli taka komisja powstanie. I druga, która miała powstać do spraw właśnie majątków pisowskich, do uwłaszczania się na państwie. Czy coś może pan. To są więc... różne pomysły, panie redaktorze. My byliśmy zwolennikami tego, by powstała taka komisja prawa i sprawiedliwości, pisanych oczywiście z małej liter, która w trakcie swoich prac będzie weryfikowała jednoznacznie wszystkie aspekty życia publicznego, w których zostało złamane prawo. Ale faktycznie, jeśli chodzi już tutaj szczegółowe działanie, to niewykluczone, że będzie musiała powstać specjalna komisja, która będzie badała działania służby. Na wszelkie sposoby analizująca praktyki nielegalne podejmowane wobec polityków opozycji, działaczy społecznych, we zwykłych obywateli, które miały skutkować po prostu kompromitowaniem ich, szukaniem haków, niszczeniem ich, często również fabrykowaniem danych pojawiających się na ich telefonach. I druga komisja, lub też inne, które będą weryfikowały niegospodarność, właśnie, które będą weryfikowały wyprowadzanie pieniędzy, które będą weryfikowały również bezczynność niektórych służb. E, tego jest bardzo dużo. Tutaj ostatecznej decyzji nie ma, ale każda sprawa zostanie dogłębnie przeanalizowana. Jeszcze wczoraj rozmawiałem z częścią posłów e, trzeciej drogi, którzy e, mówią, że tutaj jedną z takich e, spraw, którymi należałoby się zająć, jest przede wszystkim odpowiedzialność konstytucyjna i, 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 i Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, e, która powinna się tym zająć, również powinna bardzo intensywnie pracować. E, więc e, tych e, Naprawdę przykładów, które należy dogłębnie zweryfikować, jak w służbach specjalnych, to, to, to będzie bardzo dużo. No i myślę, że nie jedna komisja tutaj wystarczy. Tutaj pełne ręce będzie miała także wreszcie niezależna prokuratura, która moim zdaniem powinna już naprawdę przestać być zbrojnym ramieniem PiSu, a zacząć pracować. Bo te wnioski w prokuraturze leżą, panie redaktorze. Zdecydowana większość wniosków jest już napisana, jest gotowa, de facto przygotowana przez i różne instytucje nie tylko polityków, posłów opozycji, ale też Najwyższą Izbę Kontroli. Te niegospodarności, z którymi mieliśmy do czynienia w TVP, to de facto leżą na stole i wystarczy wszystko jeszcze raz przez prokuraturę przeanalizować i można stawiać niektórym panom zarzuty. Więc naprawdę roboty będzie sporo, ale politycy PiSu mogą być pewni, że nie uchylą się od żadnej odpowiedzialności. Czy będzie Prawo i Sprawiedliwość? A jeszcze tak na końcu, bo powiem, że zaskoczyło mnie, że PSL stawia wysoko, tak wysoko próg, poprzeczkę bo to już nawet nie próg, to jest poprzeczka tym wszystkim, którzy chcieliby nagle wbić przysłowiowy nóż w plecy Jarosława Kaczyńskiego i jego struktur, to w jaki sposób koalicja będzie dążyć do tego, żeby zyskać większość 276 posłów zdolnych odrzucać weto Andrzeja Dudę? On już de facto za zapowiedział na inauguracji. Tak, to znaczy, jeśli chodzi o tę poprzeczkę, to mi, panie redaktorze, chodziło o to, że my nie jesteśmy szalupą ratunkową dla tych, którzy sobie chcą szybko yy, uciec z spisu. Więc y, też pewna odpowiedzialność po naszej stronie musi być yy, i musi być też pewna weryfikacja ich działań. Yy, bo mamy w swoich szeregach posłów, polityków, którzy zostali przez lata sprawdzeni. Pewnie byli posłuchiwani, pewnie byli kuszeni rozmaitymi propozycjami i nie dali się ani kupić, ani złamać, ani zastraszyć. Yy, I dzisiaj. Część polityków PiSu powinna zostać zweryfikowana pod tym kątem, i o tym mówię, żebyśmy też nie tworzyli wrażenia, że opozycja jest szalupą ratunkową dla uciekinierów z PiSu. Natomiast myślę, że w tej kadencji znajdzie się kilka takich głosowań albo znajdzie się wielu takich posłów, którzy w konkretnych głosowaniach byliby w stanie zagłosować inaczej niż wola Jarosława Kaczyńskiego, po przegranych przez PiS w wyborach samorządowych. I po przegranych przez w wyborach prezydenckich, nawet nie będzie potrzeby odrzucania weta prezydenta, bo po prostu pana prezydenta Dudy ani nikogo innego spisu już po prostu w Pałacu Prezydenckim nie będzie. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był Miłosz Motyka, człowiek, który jest bardzo radykalnym zwolennikiem rozliczenia pisu za działanie niezgodne z prawem i załamanie demokracji. I tym optymistycznym akcentem podziękuję i powiem do zobaczenia. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.